No witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszym challenge'u od 100 zł do kosy. Tyle oczywiście mamy, na CSGO Skinsie się znajdujemy i od razu sobie tutaj dołączę do jakiejś bitewki. Jest to oczywiście bitwa Underdog. No i od razu Ci oczywiście przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w grę pod filmem, komentarz oczywiście napisz, na Discorda dołącz, no i użyj oczywiście kodu Kroxxi na CSGO Skinsie. Jako są pełnoletnim jesteś, wystarczy, że klikniesz magiczny zielony plusik, bądź zaloguj się po prostu z linku z opisu. Tu se klikasz, tu se wpiszesz kodzik Kroxxi przez 2x. Masz wtedy oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty i skrzyneczka na start za free. Zobaczmy jak nam pójdzie tutaj. No była przewaga przez większość bitwy tak naprawdę, no ale tutaj niestety ją straciliśmy, ten music kit tutaj za 10 zł. No tak jak wspomniałem, dzisiaj mam 100 zł, żeby tą kosę spróbować sobie zrobić. A jak masz 100 zł, stary, i chcesz sobie wpłacić i chcesz sobie taki challenge jak ja, dajmy na to, zdobyć, to pamiętaj, że wpłacając z kodem Kroxxi możesz zrobić takie fajne tutaj skiny. Jeżeli z kodem Kroxxi wpłacić, no to jest oczywiście szansa, że po doładowaniu wyskoczy ci taki prezent, co oznacza po prostu, że wygrałeś skina. Im więcej oczywiście wpłacić, tym większa szansa na wygraną. Więc bierzcie udział, wpłacajcie, bo te skiny cały czas tu leżą, nie? Ktoś randomowy z was dostanie któregoś z tych skinów po wpłacie, więc gościu, no ja do niczego nie namawiam, tak, no ale jak z szynką lubisz sobie zakręcić i sobie kręcisz i wpłacasz, no to wpłać sobie z kodem Kroxxi, a my próbujemy tutaj ten nasz challenge wykonać w końcu, bo tyle prób już było i tak naprawdę, no jeszcze się nie udało na CSGO Skinsie, byliśmy blisko z 2 albo 3 razy, no ale skończyło się na próbach, więc zobaczmy, czy te próby w końcu zamienią się tutaj w sukces i czy tą kosę w końcu nam się uda zdobyć. Pierwsze otwarcie bardzo ładnie zaczynamy, drugie już tak sobie chyba, no porówno, więc okej, gigabuła, jak się prezentuje, jest bitwa na plus 69 zł, 69,80 dokładnie, więc już mamy z powrotem tę stówę, którą oczywiście mieliśmy na początku. No z tej stówy już tak będzie, wydaje mi się, przyjemniej tą kosę spróbować zdobyć. Czekoladka jest na buście, ze dwie, neon na buście, jedna niech będzie jedna plak na buście i toolboxik 3 zostawiamy, bo to jest 5000 zł i weźmy, strzelmy underdoga. Jeżeli tą bitwę uda nam się zdobyć, no to ja tu widzę potencjał, żeby z tej bitwy, no tak szczerze, lekką ręką stówkę wyciągnąć. Zobaczmy, chocolate case. Ojejku, patrz to. Bardzo dobre zaczęcie dla nas. 29 zł dla Isamu. No taki kałach z takiej skrzynki nie spada często, trzeba sobie to powiedzieć. Ten niestety Glock trochę nam psuje tutaj tą przewagę. Ale patrz to! Ale patrz to, stary, patrz to! My jesteśmy chyba nawet w tej bitwie w stanie tą kosę chyba zamknąć, co? Czy nie? Nie jesteśmy w stanie chyba, ale zobacz, czy nasz challenge po latach niepowodzeń w końcu się udał? 450 zł. Okej, troszkę się jednak przeliczyłem, więc będzie trzeba oczywiście to sprzedać, no i spróbować coś tutaj jeszcze wygrać, nie? Na przykład wrzucamy summer case'a normalnego, dorzucamy skrzynkę water, dorzucamy G2A i dorzucamy skrzynię Illidan. Bitwa za 150 zł, gościu. Jeżeli tą bitwę wygramy, to będziemy tak blisko tej kosy, że no naprawdę, no bliżej już chyba nie byliśmy. Zobaczmy. Bot Isamu. Wrzucamy. Proszę, daj mi zarobić. Tamtą bitwę wrzuciłem idealnie z tym underdogiem. Zobaczymy jak będzie teraz. Skrzynia Summer jako pierwsza. No niestety tutaj lipa mocna. Watercase. Zobaczmy jak nam pójdzie. O, jest glob. Niestety dla Isamu. No ale skrzynia G2A. 42 zł. Szczerze nie mam pojęcia. 25 zł. Lipa, będzie ciężko wrócić do tego. Chociaż Redline, 85 zł. Nie, patrz, o złotówkę przegraliśmy. Nie, no to się nie wydarzy znowu, no. No proszę, no nie znowu, no. Już po raz kolejny jesteśmy tak blisko zrobienia tej kosy, no to się nie może tak skończyć. Skrzynie 50-50, no ja coś im ufam. I to jeszcze wtedy możemy dorzucić agent i zobaczmy, czy ta bitwa ma prawo się udać. Czy ta bitwa ma prawo zagwarantować nam w końcu tą kosę? Po tylu tych challenge'ach, od zera do kosy, czy w końcu nam się uda? Zobaczmy, bitwa za 175 zł. Ważne, żeby trafić coś dobrego z tych skrzynek 50-50. Mamy Monster Mashupa za 100, ale ten kałak też musi spać! I mamy to, patrz! 200 zł, stary. 200 zł w tym momencie w naszym plecaku. Skrzynia agent. Czy to jest dobry agent? Okej, spoko. 325 zł. Ja robię, stary, w tym momencie ostateczną bitwę. To jest ostatnia bitwa. Jeśli uda nam się wygrać tą bitwę, mamy kosę. Jeżeli nam się nie uda, to znowu zostajemy z niczym. Mam nadzieję, że moja intuicja w tym momencie się nie pomyli. 129 zł. Jeszcze mogę tutaj wrzucić. A 129 zł, no starszy mi idealnie na skrzyni beast, więc zobaczmy. Ostatnia bitwa, zmieniam underdoga, coś czuję, że ten underdog to będzie tryb, który w końcu mi da tą kosę w naszym challenge'u, od zera do kosy. Bot Alex, proszę, 326 zł, koszt tej bitwy, tyle nieudanych challenge'y, no ja wierzę, że to w końcu musi się udać. chociaż ta WP, no mogła tak naprawdę nam challenge zakończyć, tak? Zobaczmy, 227, okej, wygrywamy póki co. Strzenia G2, proszę. Okej, no ale tam jest ten mocarz na końcu, strzenia Beast. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy kosę, stary. Mamy kosę w tym momencie, udało nam się. Zobacz, patrz to, to się w końcu wydarzyło. To się w końcu wydarzyło, stary. 8 itemów, wszystkie wartości 662 zł. Zacz za to, ile już mamy kos. W końcu mogę powiedzieć, że challenge od 0 do kosy nam się udał. I jak powiesz mi, gościu, że nie da się zrobić jakiejś małej sumy kosy, no to, stary, obejrzyj sobie ten film jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie. No i oczywiście dla osób wpłacających z konem Kroxxi, jakbyś chciał sobie taki challenge zrobić, do wygrania AWP za 240, Kałach Asimov za 100, USP 66 i USP Kilkonferenc za 220. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Elo!